Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Witam Państwa, nie mogę doczekać się przedstawienia i zobaczenia naszego gościa, pan poseł Marek Balt, europoseł Nowej Lewicy. Witam pana posła, witam Państwa. Witam pana redaktorze, witam pana, Państwa również. Obrazek i gość niczym malowany. Panie pośle, Parlament Europejski, którego pan jest członkiem, reprezentuje pan Polskę, szuka sobie teraz szpargi z Komisją Europejską. Już nie tylko z Polską, ale również i z Komisją Europejską, z przewodniczącą Ursulą von der Leyen, dlatego że ta śmiała zaakceptować nasze KPO. Gdzie tu sens i gdzie logika? Myślę, że dla części polityków ta sytuacja pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską jest elementem ich walki politycznej i ich promocji jako osób, które próbują na tej sytuacji zbudować swoje nazwisko, swoją markę. W mojej ocenie niepotrzebnie i w mojej ocenie my jako Polska niepotrzebnie dajemy powód do tego, żeby inni ludzie, korzystając z tej sytuacji, no, używali sobie. Kiedy słyszę europosłów, którzy mówią o tym, że jesteśmy małą Rosją, albo kiedy słyszę europosłów, którzy mówią, że jesteśmy nazistami, to powiem szczerze, no krew się we mnie burzy, tak najdelikatniej to ujmując. Myślę, że w każdym się burzy. Ja nie uczestniczę w tych debatach od samego początku, ponieważ znaczy w pierwszej uczestniczyłem i było to strasznie przykre, kiedy słuchałem o Polsce na wiele złego. Ja bym chciał w Parlamencie Europejskim słyszeć o Polsce same dobre rzeczy i chciałbym, żebyśmy byli przykładem kraju dla innych państw Unii Europejskiej, tak jak jesteśmy dzisiaj przykładem kraju, który najbardziej pomaga Ukrainie, która jest w strasznej potrzebie i która jest napadnięta. No, niby my najbardziej pomagamy wespół ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Kanadą i Australią. Natomiast są przedstawiciele państw takich jak Niemcy i tam Olaf Scholz twierdzi, że nikt tak nie pomaga jak Niemcy. I gdybyśmy to użyli w formie dowcipu, że nikt tak nie pomaga jak Niemcy, no to byśmy się mogli nawet do rozpuku śmiać. Natomiast prawda jest bolesna taka, że Niemcy prawie wcale nie pomagają i to jest problem. No myślę, że tutaj się zgodzę z kanclerzem Olafem Scholzem. Nikt tak nie pomaga jak Niemcy. Tak dosłownie, nie pomaga jak Niemcy. A to dlatego, że Scholz się waha i nie wie za bardzo, która ze stron może wygrać? Nie rozumiem postępowania rządu niemieckiego. Mogę jedynie domniemywać, że chodzi o inwestycje, które Niemcy poczynili w Rosji. I w mojej ocenie Niemcy zostali przez Rosjan oszukani. Putin oszukał Niemców, a oni rozmowy z Putinem wzięli za dobrą monetę, no i dali się wpuścić w inwestycje i stali się zakładnikami Putina. Putin też realizował swoją politykę poprzez branie niemieckich polityków do różnych spółek, dobre im płacenie, dobre pensje. No i część z tych ludzi nie potrafiła zrozumieć powagi sytuacji, która ma miejsce dzisiaj i miała miejsce kilka lat temu. Panie pośle, pan mówi, że dziwi się europosłom, którzy próbują się wylansować w jakikolwiek sposób czy swoje nazwisko, występując przeciwko Polsce. Jak to jest, że dwóch posłów, Marek Balt, Bogusław Liberacki, potrafią się zachować jak trzeba, a pozostała część opozycji, hulaj dusza, piekła nie ma. Co innego w kraju, co innego w Brukseli czy w Strasburgu? Panie redaktorze, przy tym głosowaniu jeszcze dwóch polskich posłów z lewicy, lewicowych polskich posłów, wstrzymało się od głosu. To Leszek Miller i Łukasz Kochut. Więc myślę, że pewna refleksja następuje. Myślę, że pieniądze, że już coraz więcej osób rozumie, że pieniądze dla Polski to nie jest coś, czym można walczyć z Prawem i Sprawiedliwością, bo pieniądze dla Polski powinny być jak najwcześniej, jak najszybciej i my powinniśmy w Polsce starać się o poparcie społeczne, a nie w Brukseli. Oczywiście część opozycji, nawet i lewica, słabo sobie w tej chwili radzi z Prawem i Sprawiedliwością, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość dysponuje narzędziami władzy, których opozycja nie ma. Ale są inne instrumenty, które można stosować w polityce, żeby przekonywać do swojego programu wyborców. Tym instrumentem są spotkania z wyborcami i program
o którym zaczęliśmy jako Lewica mówić. Cieszę się niezmiernie, bo nasz program staje się coraz bardziej popularny i sondaże powolutku, ale zaczynają nam rosnąć. No wie pan, one rosną, te sondaże powolutku to prawda i one rosną do momentu, dopóki nie wyjdzie Robert Biedroń i czegoś nie palnie. O kolegach mówi się tylko dobrze albo wcale. Nie, nie, ale to wie pan, mówi się tylko o kolegach, którzy odeszli z tego świata ziemskiego padołu. Natomiast o żyjących można mówić wszystko, co się chce, jeżeli to jest prawda, rzecz jasna. Nie prowadzimy dyskusji wewnątrz delegacji polskiej lewicowej na temat sposobu głosowania, jeśli chodzi o rezolucje dotyczące KPO czy Funduszu Odbudowy. No dobra, no to w takim razie rozmawiam chociażby z wieloma posłami reprezentującymi Nową Lewicę, acz nie ukrywam, że częściej z tymi ze starego SLD, mówiąc wprost. I oni mówią wprost, że budowa na przykład zapory na granicy polsko-białoruskiej, przez moment przez nich całkowicie nierozumiana i nawet kontestowana, dziś rozmawiają z ludźmi, widzą sens jej budowy i nie rozumieją na przykład Roberta Biedronia, który próbuje przez parlament przepuścić rezolucję. Co prawda te rezolucje to sobie można schować Parlamentu Europejskiego, ale próbuje przeforsować rezolucję, w myśl której za budowę tej granicy, zapory na granicy ma być wstrzymane KPO dla Polski. No przecież to jest absurd, aberracja. Ja też nie byłem zwolennikiem budowy muru na granicy z Białorusią, bo uważałem, że mur na granicy z Białorusią nie powstrzyma czołgów czy żołnierzy, którzy by atakowali Polskę. Ale w sytuacji, która ma miejsce w Ukrainie, no wiem, że rząd, już dzisiaj wiemy, że rząd miał informacje wywiadowcze wcześniej o sytuacji, która może mieć miejsce w Ukrainie. I dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy rozumiem tą politykę budowy zapory na granicy białoruskiej i nie jestem jej przeciwnikiem. Uważam, że powinna zostać zbudowana szybko. Cieszę się, że prace zmierzają ku końcowi i że tą wojnę hybrydową, która jest wytoczona Polsce przez Rosję i Białoruś, lekko powstrzymamy. Dlatego uważam, że jest lepiej, jeśli rządząca partia w sprawach kardynalnie ważnych dla Polski współpracuje z opozycją i przekazuje krytyczne informacje co do bezpieczeństwa Polski opozycji, bo wtedy może liczyć na wsparcie i zrozumienie. Nie jestem zwolennikiem krytykowania za wszystko, co robi rząd, bo tak jak chwalę rząd za podnoszenie pensji minimalnej, tak wiele innych rzeczy no nie jest w mojej ocenie za bardzo celowe. Panie pośle, ja wiem, że pan jest nacenzurowanym i wszystkiego mi pana od końca do początku nie powie, czy od początku do końca. I widzę to po uśmiechu. Ale powie mi pan szczerze, po co wam była ta miłość z wiosną? Bo to się dla was tylko i wyłącznie negatywnie obraca i generalnie czkawką odbija. A chcę nawiązać chociażby do wypowiedzi pana, no niestety, pańskiej koleżanki z Nowej Lewicy tutaj w Krajowym Parlamencie, pani Kotuli niejakiej, która powiedziała do posła Cymańskiego, ojca notabene pięciorga dzieci, że nieważna jest ilość, ważna jest jakość. Coś to za bardzo z tymi standardami lewicowymi chyba nie współgra. Ja bardzo szanuję wszystkich obywateli polskich, którzy, wszystkie rodziny polskie, które posiadają wiele dzieci. Wiem, ile problemów nastręcza wychowanie dzieci. Pani Kotula jako nauczycielka wychowała... O Boże, tak widzi pan, mówi, to ja to pominąłem, że ta pani jeszcze nauczycielką była. No to super ma podejście do dzieci. Tysiące dzieci wychowała, więc mówienie komuś, że nie idzie się w ilość, tylko w jakość, no tu jest w mojej ocenie zbyt prywatnie skierowane do kogoś. Ja uważam, że każdy, kto posiada wiele dzieci, powinien dostać pomoc państwa przy wychowaniu tych dzieci, bo dzieci powinny być dla nas szczęściem, a nie udręką i nie problemem, tylko szczęściem. I państwo polskie powinno doprowadzić do takiej sytuacji, żebyśmy nie byli kierowcami, taksówkarzami naszych dzieci, tylko żebyśmy mogli z nimi spędzać dużo więcej czasu, bawiąc się, pytając, jak się czują, czy wspierając je w rozwoju własnego
własnej osoby. A wie pan, myślę, że w tym kierunku. No i fajnie, no to jest państwa. Jeszcze taki aspekt, wymiar też społeczny, socjologiczny tego wszystkiego, bo im więcej młodego na rybku, młodego pokolenia, tym większa zastępowalność, przepraszam, trudne słowo, jeśli chodzi o system ubezpieczeń i społecznych, czyli emerytalno-rentowy. Ja widzę, że pani Kotula tego za bardzo nie pojęła, ale jednocześnie ta sama pani, która, jak pan wskazuje, jest nauczycielką. Super, dzięki Bogu, że moich dzieci nie uczyła. Notabene też pięciorga. Ta pani jest jednocześnie twarzą wszelkiego rodzaju zmian, tych protestów z piorunami, aborcji na życzenie. No, powiem szczerze, no coś tu nie pasuje, no. No ja w tej chwili nie pełnię żadnych funkcji w mojej partii. Przyglądam się temu, co się dzieje, i dzisiaj jest nowe kierownictwo, które decyduje o kierunkach działalności naszej partii. Liczę, że będą nam przybywać, będzie nam poparcie przybywało, a nie ubywało. Ale myśli pan, że po takich słowach? No to ja panu też przypomnę, to tak, żeby pan wiedział, no ta pańska koleżanka z tej nowej lewicy, panie pośle, to właśnie reprezentuje tę frakcję wiosenną, tę samą co Biedroń, z którym pan nie rozmawia i nie uzgadnia, jak powinniście się zachowywać w Parlamencie Europejskim. Panie redaktorze, decyzja o łączeniu się naszych dwóch partii została podjęta przez naszych liderów i później zrealizowana. Ja to szanuję, jest decyzja, za którą ktoś ponosi odpowiedzialność i ją realizuje. Niekoniecznie się ze wszystkim zgadzam, ale dzisiaj nie jestem w kierownictwie partii. Mogę się przyglądać i wspierać z tej pozycji, w której jestem, co czynię. A jeśli chodzi o krytykowanie osób, które posiadają wiele dzieci, to ja nie szedłbym tą drogą. Tym ludziom należy się wielki szacunek i wielka pomoc od państwa i od każdego polityka, bo ja uważam, że Polaków powinno być więcej, nie mniej, i powinna być pomoc dla rodzin, dla osób, które posiadają dużo dzieci, zwłaszcza ze strony państwa i ze strony polityków. Powinniśmy o tym myśleć więcej, bo Polaków powinno być więcej. Bardzo ubolewam nad tym, że przybywa dzieci w Polsce mniej niż kiedyś i chciałbym, żeby te trendy się bardzo zmieniły. No to musi pan wracać chyba do krajowej polityki, pomoc, albo przynajmniej do zarządu tej nowej lewicy, bo zdaje się, że tak to się nazywa. Marek Balt, niegdyś SLD, dziś nowa lewica. Dziękuję panu, dziękuję państwu, do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam serdecznie. Światopogląd. Dzień dobry państwu, Antoni Opaliński, Światopogląd.